Dzisiaj ostatni dzień naszych misji parafialnych. To ten tydzień, który spędziliśmy razem, wsłuchując się w Słowo Boże. Z bratem Błażejem, którym prowadzimy tę misję, każdy tam na swoich godzinach, przygotowywaliśmy się jakoś do tego, właśnie żeby razem z wami przeżyć ten sakrament Chrztu Świętego, aby odnowić łaskę tego sakramentu chrztu. Ale to, czego absolutnie nie przygotowywaliśmy, to były czytania. Czyli te czytania, które proponuje nam Święta Matka Kościół, które przychodzą w tym okresie Wielkiego Postu. Czyli tutaj, mówiąc krótko, nic nie zmienialiśmy. Zostawiliśmy to tak właśnie, te treści, które przychodziły na Eucharystii jako czytania, właśnie tak, jak tego chce Kościół. I chciałem powiedzieć wam, że to, co mnie tak dotyka, to, że tak jak zaczynały się te misje, tak jak się kończą, i ten sam motyw powtarzał się właściwie prawie każdego dnia. Każdego dnia to pierwsze czytanie zaczynało się, tak jak dzisiaj i pierwszego dnia misji, w ten sposób. Tak mówi Pan Bóg. To jest niesamowite. Słuchajcie, że Bóg naprawdę cały czas do nas mówi i chce mówić. Mówił od wieków przez proroków, mówi przez swoje Słowo Boże, przemawia do nas przez Kościół. I przed chwilą usłyszeliśmy, że podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemię. W naszym klimacie te słowa brzmią trochę inaczej, bo my mamy wody pod dostatkiem. Wy tutaj we Wrocławiu przeżyliście też moment, kiedy tej wody było trochę za dużo w pewnym momencie. Ale jeżeli postaramy się wejść w ten kontekst, w którym Jezus wypowiada te słowa w Palestynie, znaczy, przepraszam, to nie Jezus akurat mówił, ale te słowa były wypowiedziane w tym miejscu, gdzie deszcz pada przez jeden miesiąc, a przez 11 miesięcy jest słońce, jest susza, więc naprawdę zależy od tego jednego miesiąca, ile tej wody spadnie, żeby przez cały rok potem ta ziemia tym, czego się napiła, żeby mogła wydać ten owoc konkretny, żeby ci ludzie mieli z czego żyć. Czyli jeżeli nie spadnie ten deszcz, ten raz w roku, użyźniając tą ziemię, to będą głodować. Nie będzie pokarmu. I teraz Pan Bóg mówi, to słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, czego chciałem. Tym słowem, które ostatecznie Pan Bóg pragnie do ciebie wypowiedzieć, bo właśnie Pan Bóg cały czas mówi. Tym słowem ostatecznie jest nasz Pan Jezus Chrystus. To jest słowo, które Pan Bóg ma dla ciebie. Tym słowem jest sam Jezus. Oczywiście to, co On powiedział, możemy też czytać w Ewangeliach. Są te słowa, które, jak podają egzegeci, naprawdę wypowiedział Jezus. Ale tym słowem też właśnie w całokształcie jest sam Jezus. On jest dobrą nowiną, którą Pan Bóg ma dla ciebie. Jaka jest ta dobra nowina? Zechciejmy tego dnia jeszcze raz wspólnie przyjrzeć się temu, czemu przyglądaliśmy się w te dni. Właśnie sakrament Chrztu Świętego. To jest ta Pascha, do której teraz zdążamy. Wielki Post przygotowuje nas przez 40 dni do przeżywania świąt Paschy, kiedy w sposób szczególny będziemy właśnie celebrować sakrament Chrztu Świętego. Spójrzmy jeszcze raz na tą dekorację, która, mam nadzieję, jakoś trochę pomaga nam w tej drodze. Ta brama, która się otwiera, czyli może być też zamknięta, rozumiecie? To jest łaska, że Pan Bóg otworzył nam bramę, otworzył nam drzwi swojego Kościoła, że my się możemy spowiadać. Muszę wam powiedzieć, naprawdę parokrotnie myślałem w swoim życiu, a gdybym nie urodził się katolikiem, tylko w jakiejś innej wierze. Wiecie, jak ja Panu Bogu dziękuję za sakrament pokuty i pojednania, że ja mogę iść do konfesjonału i wyspowiadać się przed drugim kapłanem, oddać mu grzechy, że moje grzechy są przebaczane.
Pan Bóg w Kościele katolickim zostawił nam taką łaskę, że zaraz na Eucharystii będziemy naprawdę mogli się karmić ciałem Pana Boga. To jest niesamowite. I Pan Bóg właśnie nam otworzył tę bramę tego bogactwa poprzez sakrament Chrztu Świętego, nadając nam imię. Później Pan Bóg mówi, zobacz, jeżeli pragniesz żyć pełnią życia mnie, najpierw wyrzeknij się tego, co złe. Wyrzeknij się szatana, demona. Istnieje. Istnieje zły duch. Nie musimy się go lękać, bo Jezus go zwyciężył. Ale istnieje, więc nie bądźmy głupi i naiwni, żyjąc tak, jakby go nie było. Jest. Więc jest potrzeba tego wyrzeczenia się, żeby ten stary człowiek umarł, został zatopiony. I wtedy możemy wyznać wiarę w Trójjedynego Boga, właśnie to namaszczenie, które pozostaje na wieki. To jest niesamowite. Mówiliśmy potem też właśnie o tym nowym stworzeniu, o tej białej szacie, które jest cudem, to nie jakiś retusz. To nowe stworzenie, nowe serce, że naprawdę można inaczej kochać. No i wczoraj właśnie też ta tajemnica tego światła, które otrzymujemy od Paschały, to jest niesamowite, że Bóg pragnie przynosić światło na nasze ciemności i że to życie właśnie przychodzi z zewnątrz, że my go sami nie mamy. Jest potrzeba, abyśmy zaczerpnęli. I dzisiaj już ostatni element to jest właśnie ta woda. Woda święcona, która w dniu chrztu jest właśnie tą wodą chrzcielną. Co się tam dokonuje? Tam dokonuje się właśnie ten moment, kiedy ma być najpierw zatopiony ten stary człowiek. Czyli ma umrzeć. I ma wtedy powstać do życia nowy człowiek. I moi drodzy, jest jakaś tajemnica, ale zobaczcie, zapłatą za grzech jest śmierć. Jeszcze raz. Zapłatą za grzech jest śmierć. I teraz pytanie. Czy ktoś tu obecny nie zgrzeszył? Ja chcę wam powiedzieć, że zgrzeszyłem. Wielokrotnie niestety w swoim życiu. Czasami bardzo poważnie. I co? Widzę, że żyję. Mówię, ale jak to? Bo Słowo Boże nie kłamie. Słowo Boże właśnie nie kłamie, że zapłatą za grzech jest śmierć, ostatecznie też wieczne potępienie. Bo to jest zapłatą za grzech. Bo co to jest grzech? To znaczy, że ja odrzucam Boga i idę na potępienie. Tymczasem ja widzę, że żyję. Jak to się dzieje? No właśnie. Znalazł się ktoś, kto wziął na siebie moje i twoje grzechy. Bo również ty powinieneś być potępiony za twoje grzechy. Iść do piekła i żyć w śmierci. Ale znalazł się ktoś, kto w swojej wielkiej miłości wziął twój grzech na siebie i wziął jego konsekwencje. Bo grzech faktycznie zabija. I tego doświadczył Jezus Chrystus na krzyżu. Naprawdę ten grzech go zabił. I gdyby Jezus, przepraszam za słowo tylko, gdyby Jezus tylko umarł za nasze grzechy, to byśmy mogli powiedzieć, ojej, no jaki wspaniały człowiek był, prawda? Należało się mi, a On to wziął na siebie. Jak to miło, że znalazł się taki ochotnik. Moglibyśmy z takim współczuciem, też z jakąś tkliwością patrzeć i być wdzięczni, no, że pięknie, że się znalazł taki ochotnik. Ale to nie koniec tej historii. Jezus zmartwychwstał. I to jest niesamowite właśnie, że ta śmierć wówczas została pokonana. I dlatego w Jezusie Chrystusie my wszyscy możemy doświadczyć życia już na wieki. Ja wam mam właśnie dla was tę informację, że my już nie umieramy. Nie umrzecie na wieki. Tu na ziemi, owszem, dotknie śmierć naszego ciała. I nasze ciało też umrze. Ale jest też tutaj pewna dobra nowina, bo nasze ciało dzisiaj na tym świecie jest też obciążone wieloma słabościami, chorobami i cierpieniem. I paradoksalnie
śmierć w pewnym momencie przychodzi również jako to wybawienie, bo ona nam zabierze to ciało, które mamy. I kiedy zmartwychwstaniemy, zostanie nam już podarowane nowe ciało, które nie będzie cierpieć, które będzie ciałem przemienionym, właśnie już to na wieki ciałem na wzór tego, co Pan Jezus ma po zmartwychwstaniu, tym innym ciałem przemienionym. Więc my, którzy zostaliśmy stworzeni do życia, my już nie umieramy. I dlatego możemy również tu na ziemi żyć inaczej. Dlatego możemy wobec cierpienia, które przychodzi, ale jest straszne, właśnie wobec cierpienia stanąć i powiedzieć, że my możemy to cierpienie ofiarować, zjednoczyć z Jezusem Chrystusem. Ale przede wszystkim możemy też patrzeć właśnie na śmierć. Przyjdzie na każdego z nas. Nie wiem, na kogo pierwszego. Oczywiście, statystycznie wydaje się, że najpierw umierają starsi, prawda? A potem młodsi. Ale w naszej parafii my 2 tygodnie temu pochowaliśmy osoby, które miały 32 i 44 lata. To ja już mam 48. Więc nie wiemy, kogo Pan Bóg powoła pierwszego do siebie. Nie wiemy. Dlatego dzisiaj jest ten czas zbawienia. Dlatego jest dzisiaj czas, żeby się nawracać. I przychodzi właśnie Jezus Chrystus i pragnie Cię zbawić, podarować to życie wieczne Tobie. I jak to się dokonuje? Uwierz właśnie, że w Jezusie Chrystusie są przebaczone wszystkie Twoje grzechy. Uwierz w Jezusa Chrystusa, że On jest Mesjaszem. Właśnie taki, chciałby się powiedzieć, niepozorny, taki słaby na tym krzyżu. Jest kolejny skandal. Dzisiaj skandal, że Pan Bóg Cię zaprasza, żebyś uwierzył, uwierzyła właśnie w tego Jezusa, który przychodzi w takim kościele. Chodzi mi o tą wspólnotę. Zobaczcie, jak dzisiaj Kościół jest opluwany. Jest, oczywiście, Kościół jest też rzeczywistością, w którą są ludzie, dlatego jest grzeszny. Ostatnio przeżywaliśmy, widzieliśmy wiele skandali, które miały miejsce w Kościele. Rzeczy straszne. I godnych potępienia i potępione mają być. Zło ma być nazwane złem. Ale jest tajemnicą właśnie, że Pan Bóg chce zbawiać Ciebie przez tę wspólnotę Kościoła. Że tutaj, w tej wspólnocie Pan Bóg pragnie podarować Ci życie wieczne. Jak? Uwierz w to, że Bóg, Jego miłość jest większa niż Twoje grzechy. Uwierz w to, że właśnie Bóg może podarować Ci życie wieczne. Ja pamiętam, jako młody chłopak miałem takie pragnienie, ale też jakiś taki lęk. Zastanawiałem się, co zrobić, żeby się zbawić. Nie rozumiałem wtedy wielu rzeczy, no tak, młody człowiek, prawda? Ale zastanawiałem się, mówię, co zrobić, żeby się zbawić. Dlaczego? Ponieważ, nie wiem dlaczego, ale od młodości miałem jakąś taką upodobanie, że lubiałem grzeszyć. Fajnie jest zgrzeszyć, prawda? Ten Pan Bóg wymyślił te przykazania, a mi się podobało. Grzeszyć, ale fajnie. Ale mówię, to jest niebezpieczne. Mówię. A jeżeli ten Pan Bóg istnieje i faktycznie jest potem śmierć, niebo, piekło, sąd ostateczny, no więc wykombinowałem sobie tak. Myślę, jak umrę, no to popewnie, znaczy tak Kościół uczy, będzie sąd. No dobrze. No więc wyobrażałem sobie, że będzie taka waga. No więc Pan Bóg weźmie te wszystkie moje grzechy, położy z jednej strony na tą wagę. No i to co trzeba zrobić, żeby się zbawić? No, żeby się zbawić, muszę coś położyć, co przeważy te moje grzechy, prawda? No więc to muszą być jakieś dobre uczynki, modlitwy, coś dobrego, coś dobrego. A że byłem młodym chłopakiem, no ekonomicznie myślałem, mówię, ale co dla Pana Boga będzie miało taką dużą wartość? Bo ja dużo grzeszyłem, to myślę sobie, co tam napakować na tą wagę, żeby ostatecznie to się przeważyło, prawda? No bo jak dużo nagrzeszę, a tutaj lekkie, no to co z tego, że jest trochę? To musi być coś poważnego, co przeważy. I wiecie, co sobie wykombinowałem? Że taka chyba najcenniejsza, tak ja myślałem wtedy, najcenniejsza dla Pana Jezusa, dla Pana Boga, to jest msza święta. Msza święta. Ja jako nastolatek codziennie wstawałem przed 6 rano i przychodziłem do kościoła na mszę świętą, którą ofiarowałem Panu Bogu. I sobie myślę, ale tych punktów już nazbierałem z rana. I kładłem to na moją wagę i potem, moi drodzy, grzeszyłem
do woli. No bo jak już punkciki nazbieramy, waga przeważyła, prawda? No to ja mogę sobie żyć jak chcę. I tak żyłem jak chcę. Ale nie wiedziałem jednej rzeczy, że grzech powoduje śmierć. I że ze śmierci nie można się wykupić. Że można bardzo dużo się stać, ale to nie da rady. Jakby nie można wyrównać tej straty. Wyobraźcie sobie, że straszna rzecz. Jest wypadek samochodowy, w którym ginie dziecko. Dziecko. I teraz ten kierowca przychodzi do rodziny. Ja bardzo przepraszam, to był wypadek, prawda? Chciałbym jakoś Państwu wynagrodzić tę szkodę. Czy mógłbym przelać jakąś kwotę pieniędzy? Pytanie jest żenujące. Za życie nie można zapłacić. Nie ma takiej wartości, która wynagrodzałaby życie. I teraz właśnie nie ma takiej wartości, która by w nas mogła wykupić właśnie z tego potępienia. Bo nie ma. Możesz chodzić codziennie, nawet 3 razy na mszę świętą. Nie odkupisz swoich grzechów. Możesz jeszcze do tego 4 różańce odmówić. Nie odkupisz swoich grzechów. Możesz do tego powiedzieć, nie wiem jakie postanowienia pokutne, posty i jałmużny. I mam dla ciebie informację. Nie wykupisz się ze swoich grzechów. Bo grzech to śmierć. I po prostu nie ma ceny, którą moglibyśmy się wykupić. I właśnie wydarzył się cud, bo uratował nas sam Pan Bóg w Jezusie Chrystusie. I pamiętam właśnie pewnego dnia, kiedy ja zrozumiałem, co muszę zrobić, żeby iść do nieba, bo to było moją intencją, prawda? Ja cały czas myślałem, że muszę dużo pakować na tą wagę i wtedy, jak dużo napakuję, chodzi o ten bilans ostateczny, żeby się okazało, że jest więcej i wtedy pójdę do nieba, święty Piotr otworzy mi bramę raju. I nagle zobaczyłem, Pan Bóg mówi, Paweł, ty nie musisz robić nic, żeby się zbawić. A ja się bardzo starałem. Naprawdę. Pomagałem osobom potrzebującym i codziennie rano wstawałem na mszę świętą, żeby być na Eucharystii, żeby zbierać te swoje punkty. A Pan Bóg mówi, Paweł, nie musisz nic robić, żeby się dostać do nieba. Ale uwierz w moją miłość. Uwierz w moją miłość. Że ja cię kocham i że we mnie są przebaczone twoje wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy. Że ty się zbawisz za darmo w znaczeniu twojej pracy. Bo to przychodzi za darmo. Bo to wszystko wysłużył nam Jezus Chrystus. I chcę wam powiedzieć, bo to ja to zrozumiałem 16 lipca 1994 roku. Miałem wtedy 18-19 lat. I miałem wtedy plany na życie, chciałem się żenić, chciałem iść na studia. I jak zrozumiałem, ja nic nie muszę robić, żeby się zbawić. Pan Bóg mówi, mało, że nic nie musisz robić. Ty nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby się wykupić z tego przekleństwa śmierci, które cięży na tobie na skutek grzechu. Ale uwierz w Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony. Kiedy ja zrozumiałem, mówię, aha, czyli Panie Boże, nic nie muszę dla Ciebie zrobić, żeby się zbawić. Pan mówi, nie, nie musisz robić nic, bo ja Cię kocham i ja Cię zbawiam za darmo z miłości. Ja powiedziałem, no to dobrze, w takim razie idę do zakonu. Jak ja nic nie muszę robić, skoro istnieje taka miłość, a ja szukałem całe życie miłości. Mówię, skoro istnieje taka miłość, która mnie, grzesznika, ja byłem, niestety jestem paskudnym grzesznikiem, kocha bezgranicznie, to znaczy, że dla takiej miłości warto żyć. I chcę ci dzisiaj mówić, Bóg złamał te kręgi śmierci. Możesz kochać drugiego człowieka, jeżeli przyjmiesz Jezusa. Możesz doświadczać nowego życia tutaj na ziemi. Nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, ale jeżeli my, biedni grzesznicy, słabi, otworzymy się właśnie na działanie Ducha Świętego. I przykładem jest Maryja. I niech ona nas prowadzi, niech nas trzyma za rękę, niech nam pomaga. Bo zobaczcie, co wielkiego zrobiła Maryja. Powiedziała, tak, niech się stanie, prowadź moje życie. I tak zbawienie dzisiaj może dokonać się w Twoim życiu.
Powiedz Bogu tak. Niech się stanie. Prowadź moje życie. Przyjmuję Twoją miłość, która mnie, biednego grzesznika, usprawiedliwia. I wtedy to wszystko, co słyszeliśmy na progu Wielkiego Postu, modlitwa, post, jałmużna, przychodzą, ale jako wdzięczność, nie jako zasługa na zbawienie. To my będziemy dużo pościć, będziemy się modlić, dawać jałmużnę, żeby się zbawić. Nie. My już zostaliśmy zbawieni w Jezusie Chrystusie, odkupieni. I teraz chodzi o to, żeby ten właśnie dar zbawienia przyjąć i pozwolić Bogu, żeby nas zbawił. A Bóg to właśnie czyni z miłości dla Ciebie. Moi drodzy, chrzest jest, rozpoczyna pewną drogę wtajemniczenia. Potem jest Eucharystia, bierzmowanie, te sakramenty, które dopełniają pełni naszego życia. Jest potrzeba, byśmy trwali też we wspólnocie, w tej parafii. Tutaj rozpoczynają się w przyszłym tygodniu też katechezy dla dorosłych, które będą też zaproszeniem, aby móc trwać we wspólnocie. Pragniemy Was też zaprosić, jeżeli ktoś nie jest w jakiejś wspólnocie jeszcze małej przy tej parafii, żeby szukać tego swojego miejsca, aby trwać przy Bogu. I na sam koniec chcę Wam mówić. Odwagi. Uwierzcie w Boga, w Jego miłość, że ona jest naprawdę większa niż jakikolwiek nasz grzech. Bo Boża miłość jest naprawdę, nie zna granic. I Pan Bóg dzisiaj przychodzi, aby Ciebie zbawiać i aby ofiarować Ci za darmo miłość w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.